41 odcinek, rzekła Dorotka i rzekł Marcinek. Ha, 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 żem się uśmiał, dobra. O, coś mi trzeszczy w słuchawce. Halo, halo, raz, 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 raz. No dobra, trudno, wam nie trzeszczy i o to chodzi. Mi tam może trzeszczeć. Lecimy na statek, nasz piękny, malowniczy statek. A po co się pytać? A po to, żeby już wypłynąć z tej wyspy złodziei. Banda kurestwa, złodziejstwa i nic więcej. Ja, pfu. Okej. Okay. Nie ma Mendozy. Ciekawe czemu. Dobra, walić go. I postaw żagiel, moja mała. I gdzie lecimy? Drażni mnie ta słuchawka. Muszę sobie kupić nowe słuchawki do uszu. O Boże, Boże. O Boże, 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 Bożenko. Antigua byliśmy. Wybrzeże Krapów byliśmy. Takarigua byliśmy. Wyspa Złodziei byliśmy. Taranis byliśmy. Zostało nam jeszcze tylko Kila, Wyspa Mgieł oraz Kalador. Znana również jako Żelazna Przystań, po dziś dzień można tu podziwiać stare ruiny Wojowników Mroku. Legendarna Wyspa Zachodnia, podobno nikt stamtąd nie wrócił, i mała wysepka na Morzach Południowych, podobno tubylcy są tu wyjątkowo przesądni. czyli, kurde, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobra, pójdźmy może na ten Kalador. Chociaż nie, pójdźmy sobie na Kila, ponieważ ja chcę, ja chcę się przyłączyć do frakcji, która jest na Kaladorze, więc może na początku obskoczmy sobie Kile, ponieważ tam się nie przyłączymy, no a potem zostawmy sobie na deser ten Kalador. No, więc ruszajmy na Kila. Oh yeah. Oh boy, oh boy, jaki statek tej. W ogóle przyjrzyjmy się tej wyspie. No ona jest duża, ona jest jak Taranis. Ocie bomba, ile tu będzie zwiedzania. Kostuch, powiedz mi coś o tej wyspie. Nic mi nie powiesz, a ty? Gdzie możemy znaleźć strażników poszukujących kryształów? Where can we find? Well, which islands can we? Do Kili. The tropical island of Kila. Kila? Right. Leonard is there. He was babbling on about spider dens and a dense jungle. I wonder if he found anything. Aha, aha. No dobra, więc na razie tyle wiemy. A ty, Edward? Też nic. Dobra, Kostuch, to ja cię zabieram ze sobą. Tu jest pełno dzikusów, więc ty się odnajdziesz w temacie. Na plażę! Idziemy na plażę. Tu jest pirat. I tu jest chyba ten Hawkins cały. Z tego co pamiętam, bo oglądałem jeden let's play. Chyba u Seta. I'm going to make a hat out of your skin. Kostuch, zanim ty się ruszysz. Let's go split a few throats. I'm going to make a hat out of your skin. Well, nice. No i nice, no i nice. I teraz tak, pogadamy sobie z tym Hawkinsem, z tym piratem. Gdybyśmy byli tym Bezim z drugiej części Rizena, to on by nas przywitał pewnie miło. Ale że jesteśmy nowym bezimiennym, to niestety pewnie tak miło nie będzie. Zatem spójrzmy, co on ma nam do powiedzenia. Ten, jak on się nazywa? Kafar czy coś takiego? O, jeszcze pogadajmy sobie z Mendozo. Tylko, że jest taki minus. Jak ja... Nie, może nie. Nie będziemy gadać z Mendozo. Jak ja gadam z Mendozą,
to ten frajer mi wykrasza grę. Wykraszuje grę. I wiecie co? Zaczekajcie chwilę. Niech ja sięgnę po moje drugie słuchawki. One są mniej wygodne, ale działają bez zarzutu. Ponieważ te, które mam na sobie, strasznie trzeszczą na lewe ucho. No i mam nadzieję, że te nie będą trzeszczały na lewe ucho, bo jak te też będą trzeszczały na lewe ucho, to znaczy, że trzeba iść do laryngologa. Oh yeah. Dobra, teraz będzie małe szuruburu, szurumburum. O, przekładamy, odpinamy to. Wciskamy to. Halo, czemu nic nie słyszę? Aha, ale jestem głupi. Nic nie słyszę, bo nie założyłem drugich słuchawek, rzecz jasna. Teraz? Ej, czemu teraz nic nie słyszę? Przecież mam te słuchawki. Dźwięk jest na maksa? No niby tak. Ej, ale one tak jakoś powodują, że... Wszystko jest cichutko. Znaczy słyszę, ale cicho. No dobra, trudno się mówi. Lepiej tak niż... niż jakby miało mi coś trzeszczeć. No nie jest najgorzej. Okej. Dobra. Hawkins. Hey! You hear that? No. What do you hear? Those voices. Sure you can't hear them. Well... Never mind. I was probably just hearing things. If you want to come to our pirate's den, head towards the old wreck down in the south. I'm sure we can spare you a proper shot of rum. Wszystko w porządku? Are you all right? Why? If I had yet another blackout. Oh well, just ignore it. You'll start getting them as well if you stay here. All right, and watch out for that warrior by the name of Borbor. That native has been watching our camp for days now. Where is this warrior? He's somewhere on the path to the jungle towards the southwest. Don't let him cast a spell on you, you hear me? Those native warriors are known for the use of voodoo and that sort of hocus pocus. Hocus pocus. I'll keep that in mind. Good. Right. There. There are those voices again. Or not. Pogadaj z tubylcem Borborem. Hawkins troszeczkę oszalał. Interesting shipwreck. I wonder how many seamen. Pewnie kręcony licznik. Ale podoba mi się ten statek. Kurde, tamten statek jest naprawdę picki. Dobra, w ogóle poszperajmy tutaj troszeczkę. A to jest ich. To jest ich obóz, tak? Czyli ten wrak to jest ich obóz, ale miernie. Słabiutko. Berbeluch. What? Hey. What are you doing skulking around here? I don't like people snooping around behind my back. To jestem tym, który miał odebrać złoto. Dobra, weski tu. I'm the guy who's supposed to collect all the gold around here. The last person who tried to collect gold from us was Aang. He lasted 3 days before the crows got to him. Anyway, it reminds me of that time on Takarigura. Everything was blazing away and then boom, the cauldron exploded. Everything was reduced to black ashes. And it was Patty's fault alone. Damn witch. Good lord, what did he have for breakfast? No idea. But I don't want any. What's the matter with you? With me? Nothing. The others are to blame for everything. First Patty wants to kill us all, and then Harry mutinies. Bloody ungrateful scum. Turning their backs on me, killing my men. But this gang won't be laughing for much longer. All right, just calm down. Well, maybe you're in cahoots with them too. I'm warning you, nobody does the dirty on me that easily. Co masz przeciwko Haremu? W sumie nie obejrzałem wszystkich części, ale kamień filozoficzny był spoko. What's your problem with Harry? That treacherous dog. Calm down, will you? Why don't you distill a barrel of rum and then all get completely rat-assed? Yeah, good idea.
That's what I was thinking. I wanted to distill some very special rum, but then, guess who I sent to gather the ingredients and who didn't come back? Harry the sneaky bastard. You know what? You're going to pay him a visit and fetch the delivery for me. And then we'll have a little party with all our friends here and get drunk until nobody can stand up anymore. O Jezu, dobra, porozmawiam. I'll talk to Harry. Very good. Get that delivery. A gdzie znajdę Patty? Where can I find Patty? She was a coward and fled before I could bring her to justice. Ah, she escaped my clutches, the wretch. There's only one place around here where they could have hidden themselves. There's a small island to the north. No proszę bardzo, po 40 odcinkach w końcu prawdopodobnie znajdziemy Patty, naszą siostrę. Byłoby miło, nie? Buddy. Hey, you there. You've got no business here. Says who? Says me. And I'm the boss around here. Without me, people here will be dying of thirst. So you're going no, to do ktoś as I say. Chce być straszny. Może zatrzymasz te pomyje dla siebie, dobra? Nie wkurwiaj mnie, mam ci skopać dupę. A ja! O czemu nic z tego? Kurde. I'm really not that good. No to chociaż tak powiem. You can keep your swill. Why doesn't anyone here take me seriously? Fresh water is really important. Don't lay it on so thick next time. Hmm. Yeah. You're probably right. Soon we won't have any fresh water left here anyway. And then we'll all be at each other's throats. Ale głupi tekst. Lola, jeszcze raz. Rozejrzyj się wokół, wystarczy wody dla wszystkich. No. Mam odpowiedź. Mniej wody, więcej rumu. O, to jest myśl. I have the answer. Less water, more rum. I don't want to offend you, but you know how rum is made, right? Without access to the only water source here on Kila, we've had it. No water, no rum, no nothing. A, dobrze, radzisz sobie z nożem? O, właśnie. How good are you with a knife? Hey, easy there, all right? I don't want any trouble. I fucking meant how good are you at throwing a knife? All right. Why didn't you say so in the first place? I'd say I'm okay at it. I practice every day at noon at the throwing board. You can challenge me if you like. A co masz na sprzedaż? What do you sell? Rąbu, pająka, jakieś takie. Nie, nic, 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 nic. Dlaczego nie możesz dostać się do wody? Why can't you get to the water? Because we always get a spear in the arse if we get too close to the waterfall. The natives here don't do sharing. Make them an offer they can't refuse. Sure. And what might that be? Złoto rozwiąże wszystkie problemy, no jasz. Gold solves all problems. And where am I gonna get gold? What little gold I have? I need to bribe the lads from time to time. Booze can't watch over me all the time. It's not going to work. Can't you help me? Jezu, jaki lamp. Czy inni wiedzą, że wkrótce skończy wam się woda? Do the others know you'll soon run out of water? Are you crazy? I might as well dig my own grave. When Booze realizes we're about to run dry, he'll string me up for sure. Nobody trusts anyone here as far as they can throw them. So keep your mouth shut. No gdzie jest to źródło wody? Where is the water source? Go further inland. Keep southwest until you encounter a waterfall. Nie bój nic. Just watch out for the natives. Relax. Załatwię wam wodę. No dobra, no załatwię wam wodę. I'll get you water. Oh, thanks. That would be great. Naucz mnie czegoś, co ty tam możesz. What do I? Unless you have gold. Dresser małp. Nie wiem, może się nauczę dresowania małp? Wpływ 40. Zaraz zobaczę, ile potrzeby. Jak mam wpływu tylko na przykład 20, to nie będę się uczył, ale jak już 25, to może się nauczę. Wpływy, wpływy, wpływy. Gdzie są wpływy? No, tylko 20. Fucking.
Ale potrzebuję tylko 1500. To może jakbym tak hops, hops, hops i hops. Uczyć się czy się nie uczyć? Co ludzie? No tak, zręczność, już w zręczność poszedłem. I poszedłem też w walka wręcz. No właśnie, cholera. Dobra, idę w te wpływy. Idę w te wpływy. Co się ma dziać, to niech się dzieje. Ucz mnie. Pokaż mi, jak tresować małpy. How do I train a monkey? You have to be bloody careful around monkeys. They're small enough to get through the tightest cracks and inconspicuous enough to go unnoticed. If you have a creature like that under your thumb, places will open up to you that you didn't even know existed. Kasiasz, to nie, to nie, dobra. Otrzymałem małpę. Więc wszystko. I co, i musimy tu szukać małpy. O, jest małpa. Dobra. Niech se będzie pod dziewiątką. No i dobra. A rzucamy tym nożem, czy nie rzucamy, mordo? Ja bym porzucał. O, jest, porzucajmy nożem. Let's throw knives. All right. But you're getting no money from me. And what's your wager? A very special item. O. A monocle. A monocle. Yes. I'm telling you. Anyone who carries it sees things more clearly. On your marks. Get set. Go. Let's go. I co? I to jest 5 punktów, tak? Aha. Ale muszę trafić więcej. Zdobądź więcej punktów niż twój przeciwnik. Dobra, mordo. Przytrzymaj, by rozpocząć celowanie. I co? Wycelować. No to ja muszę w piątkę. Dobra, no to celuję tu. Wycelowałem już i mam rzucić? Jak się rzuca? A, rzuć nożem. Też piątka. Dobra, ale ledwo. O, ciota. Dobra, celuję. Przypuśćmy, że tu. Ej! Och, kurwa, jego... O, jest. No i on teraz trafi w piątkę. W co on trafił? W czwórkę. Nie no, ja muszę uprzeć się na tą piątkę. Dobra. A, tu mam siłę. Jest! Dobra, już chyba rozkminiłem, o co chodzi. I nawet prowadzę. Monokl będzie mój. Loser. Dobra, celujemy, mordo, celujemy. I teraz tak troszeczkę niżej. Ups, o kurwa, za nisko. A nie, trafiłem. Trafiłem czy nie? Nie trafiłem. Fucking shit. Dobra, to ty masz, mordo, dychę, to ja muszę trafić gdziekolwiek, żeby wygrać z tobą. Dobra, przypuśćmy, że tu. 12. Wygrywasz. Buja. How on earth did you do that? I hope you didn't cheat. Do I fucking look like I need to cheat? No. Right. Then give me my fucking winnings. Yeah, okay. No i dobra, i na razie coś, morda, papa. Idziemy dalej. Idziemy dalej, tylko teraz jest taka sprawa. A, tu jest pan diabełek. Pan diabełek, a nawet z bratem przyszedł, proszę bardzo. A te słuchawki są bez kitu cichsze niż tam. Dobra. Ryżyk. What's a guy like you doing on an island like Keela? Don't tell me. Your little boat sprung a leak, and now you're in a bit of a pickle. Close. But not quite. Oh, really? So what kind of business have you got here? Szukam czegoś. I'm looking for something. I see. And what exactly are you looking for? Grog? Winches? A fight? It's none of your business. Then I'll get out of your hair.
I'm sure you've got big plans. No, collecting shells or something. Więc jesteś piratem. Nie, kurwa. On przyszedł tu stepować. Bezi. No, twórcy czasami tak głupie teksty piszą, że aż wstyd nacisnąć to kwestię dialogową. So, you're a pirate. No właśnie. What kind of stupid question is that? Of course I'm a pirate. Od jak dawna jesteś piratem? How long have you been a pirate? As if that's any business of a landlubber like you. I was a pirate captain when you were still shitting in your pants. I've traveled the whole world, plundered entire villages, without so much as a wobble of a wooden leg. Jesteś kapitanem piratów? Nie wygląda. You are a pirate captain. I lost my ship, the Drunken Lady of the Sea, a long time ago in a game of cards. Jeszcze raz powiesz ar. Dlaczego ciągle powtarzasz to pieprzone ar? No i to jest kwestia dialogowa, którą sam bym teraz napisał. Why do you say ar all the fucking time? What? I'm a pirate, dickhead. Why do you think? Very convincing. And what does that mean? So you're saying you don't believe me? You better get the fuck out of my sight or I'll keel haul ya. O, wypier, papier. Dobra, 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 zupa z bobra. Czas już kończyć ten odcinek. Bo nadejdzie tumor świnek. O Boże. Takim kwasem. Sądzę, że pora kończyć. O, co to jest nefryt? Zabiorę. No i co? I cały odcinek zleciał nam na gadaniu. I pewnie następny też. Także wydaje mi się, że chyba pora kończyć. Więc pamiętajcie, kochani, o jakiejś pozytywnej ocenie i o komentarzu. No i cóż, wesołych świąt, trzymajcie się. Na razie i cześć.